No tak, ścieżki życiowe pokierowały mnie na takie dosyć nietypowe miejsce. Wyspy Alandzkie są to wyspy, które leżą między Szwecją a Finlandią na Morzu Bałtyckim. Należą do Finlandii, choć są terytorium autonomicznym, mają swój własny rząd. A jak tam trafiłem, to taka dosyć długa i niekoszykarska historia. Nie wiem, czy chcę ją kontynuować. Jak najbardziej, dlaczego nie? Teraz brzmi tajemniczo. Dobrze, historia jest dosyć prosta. W Lublinie, skąd pochodzę, jest kilka uniwersytetów z międzynarodowymi wydziałami. I dziewczyna z tychże wysp studiowała swego czasu i po prostu mój kolega zaczął się z nią spotykać. Zostaliśmy tam zaproszeni, to miejsce nam się podobało, mi też się podobało. Jak skończyłem studia, to pomyślałem sobie, że fajnie by było zobaczyć, jak życie wygląda w innym kraju i jeśli coś mi się nie spodoba, to zawsze mogę wrócić. I jestem tam już 7 lat i póki co na razie nie myślę, żeby wracać. No, jeśli chodzi o Lou Williamsa, to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, bo trzeba pamiętać, że okno dla Clippers do zdobycia tytułu nie jest aż takie duże. I Kawhi i Paul George mogą być wolnymi agentami już w przyszłym roku, więc ten sezon i następny. I jeśli coś pójdzie nie tak, to ta drużyna może się rozpaść, może któryś z liderów zdecydować się odejść. A Lou Williams jest kluczową postacią z ławki dla Clippers i jego tłumaczenie takie trochę dziecinne, bo przyłapano go w Atlancie w klubie dla dżentelmenów. Podobno nie korzystał z uroków tego klubu, tylko po prostu odbierał jakiś posiłek, który też jest słynny w całej Georgii. Tłumaczenie takie dosyć dziwne, dosyć dziecinne, bo Lou Williams jest ważną postacią dla Clippers. Czyli oni... No, dla mnie to jest wsad nad Frederickiem Weissem podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w roku 2000. Nieprawdopodobny wsad, moim zdaniem najlepszy wsad w historii wsadów takich w trakcie meczu, bo przeskoczył faceta, który ma 2,18 m bodaj wzrostu. Zrobił to w pełnym biegu, ten człowiek się nie uchylał, zrobił wsad nieprawdopodobny. Dziękuję. Vince zostanie moim zdaniem zapamiętany jako człowiek, który zgubił swoje ego, zostawił swoje ego z All-Stara, z zawodnika prawdopodobnie Hall of Fame. W bardzo łatwy, w bardzo płynny sposób przeszedł do roli zawodnika z ławki, do roli zawodnika, w zasadzie już mentora w ostatnich swoich latach kariery. Z nieprzeciętnego dunkera do specjalisty rzutów za trzy punkty. Nie każdy zawodnik jest w stanie zgodzić się na coś takiego. No przykładów jest wiele, na przykład Carmelo Anthony, na przykład, który spokorniał i wrócił do ligi. Na przykład Allen Iverson, który pożegnał się z ligą nie tak, jak powinien. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, o której wszyscy pamiętają. To jest koszykówka w Kanadzie. Nie byłoby Toronto Raptors. Toronto Raptors by moim zdaniem nie istniało, gdyby Vince Carter tam nie grał, gdyby nie wrzucił Toronto na koszykarską mapę świata. Myślę, że Raptors podzieliliby los Vancouver Grizzlies. Po prostu to były takie czasy, że w Kanadzie nie było klimatu na koszykówkę. Vince Carter sprawił, że ludzie zaczęli się nią interesować, zaczęli przychodzić, zaczęła się tworzyć kultura oglądania NBA. I to nie jest przypadek, że teraz jest bardzo wielu Kanadyjczyków, nie tylko w NBA, ale w świecie, ludzi pochodzących z Kanady, konkretnie z Toronto i z obrzeży Toronto. Tristan Thompson, Nick Skauskas, Corey Joseph, i Andrew Wiggins i wielu, wielu znakomitych koszykarzy. A może właśnie odwrotnie. Zakończył karierę niespodziewanie. Nie w tym meczu, który był zapisany w kalendarzu jako ostatni w sezonie, ale zakończył z powodu zawieszenia rozgrywek. I też w idealnym świecie pewnie zakończyłby karierę w zeszłym roku w Toronto Raptors, zdobywając swój pierwszy tytuł, pierwszy dla siebie, pierwszy dla Toronto. Idealnie byłoby, gdyby przeszedł do Toronto na swój ostatni sezon, wtedy historia zatoczyłaby pełne koło, ale... To też ma swój urok. No je. No Jordan kiedyś mówił, że skończył karierę na 99,9% i wrócił. No. W ogóle sama formuła tego takiego mini turnieju jest bardzo ciekawa, bo wygląda to tak, że jeżeli jakaś drużyna będzie na 8 miejscu i ten pretendent z 9 będzie chciał wejść do playoffów, to będzie musiał wygrać 2 razy. Ta drużyna z 8 miejsca musi wygrać raz i wtedy jest koniec, zostaje, zapewnia sobie miejsce w playoffach, ale 9, żeby wejść na 8, będzie musiała pokonać 8 2 razy. Tutaj Karol, to będzie właśnie playoffy przed playoffami. Ważną rzecz. Jak to będzie wyglądać? Ja podejrzewam, że ten mecz nie będzie piękny. Przepraszam, że tak go reklamuję, ale nie oczekujmy cudów nawet po zawodnikach NBA. Po tak długiej przerwie, po takim skróconym obozie przygotowawczym, ci zawodnicy, tak mi się wydaje, że tak z czystej strony fizycznej nie pokażą niczego specjalnego, ale nadal to będzie NBA, nadal będzie to się świetnie oglądało. To może być świetny mecz, ale wydaje mi się, że
że patrzmy trochę przez pryzmat tego, jak długo nie było NBA i w jakiej sytuacji byli zawodnicy, bo cały czas nie wiedzieliśmy, w jakiej formule będziemy grali, czy w ogóle będziemy grali. No jak się oglądało Clippers przez cały sezon, to można było odnieść takie wrażenie, że oni grają na jakieś 70% swoich możliwości. Przede wszystkim load management Kawhi'a Leonarda, też Paul George zaczął sezon, właściwie go nie zaczął, zaczął go dopiero po kilkunastu meczach. Przeszedł operację obu barków i można było takie wrażenie odnieść, że ta drużyna chce po prostu jak najmniejszym nakładem sił dojść do playoffów i czego im brakuje? Brakuje im meczów o stawkę. Wiadomo, że Kawhi ma problem ze swoją nogą i to jest problem chroniczny, że ten load management to nie bierze się z jego widzimisię, on po prostu musi to robić, żeby być zdrowy na playoffy. I teraz przychodzą playoffy, to jest jego czas, to jest czas Paula George'a, bo wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Okno dla Clippersów do zdobycia tytułu nie jest tak duże, jak wielu się wydaje. To jest ten rok i być może kolejny i to będzie ostatni rok, bo obaj mają opcję, mam na myśli Paula George'a i Kawhi'a, oba mają opcję gracza na kolejny sezon i jeśli z nich nie skorzystają, jeśli coś im się nie spodoba w Clippers, to ta historia może szybciej się skończyć, niż nam się wydaje. W kontekście tego meczu może tak, ale w kontekście zdobycia tytułu to ten mecz i to, co dzieje się teraz, to nie jest aż takie ważne, bo pamiętajmy, kiedy zaczną się finały. Od dziś do momentu, w którym zaczną się finały, to może wszystko się wydarzyć. Zawodnicy mogą tracić formę, mogą ją zdobywać. Nie wiadomo, co będzie z Rajonem Rondo, który złamał kciuk. Kiedy wróci, w jakiej formie wróci. Wiadomo, że trenuje, bo złamał kciuk, więc w dalszym ciągu może utrzymywać swoje ciało w formie, ale tyle różnych czynników może zagrać. W kontekście tego meczu to jasne. Wiadomo, że zabraknie i Lou Williamsa i zabraknie Harrella, ale też nie ma też kilku zawodników po stronie Lakers, więc być może gwiazdy zadecydują, a nie ławki. Ale oczywiście, tak może być. To jest cenne doświadczenie dla tej drużyny. Co by się nie działo w tej bańce, czy oni wejdą do playoffu, czy nie, znaczy czy je utrzymają, bo oni są póki co na 8 miejscu, czy obronią to 8 miejsce, bo tam się czają drużyny, które chcą im zabrać, to będzie bardzo cenne. Szykuje się ciekawe lato dla Pelikanów, bo Brandon Ingram będzie zastrzeżonym wolnym agentem i moim zdaniem oni nie powinni pogrywać sobie z nim, bo jeżeli uważają, że jest warty maksa, niech dadzą mu maksa. Jeśli nie uważają, że jest warty maksa i pozwolą mu dostać kontrakt od jakiejkolwiek drużyny, to później mogą mieć kłopot z wyrównaniem tej umowy. Historia zna takie przypadki. Trzeba uważać z zastrzeżonymi wolnymi agentami, bo różnie z nimi może być. I pytanie, czy ten jeden dobry rok Ingrama wystarczy, żeby dać mu dobry kontrakt, czy nie? Czy bańka jeszcze podkreśli jego wartość? To zobaczymy, ale tak jak mówisz, to może być trampolina dla tej drużyny i to jest bardzo cenne doświadczenie. Jeśli nie teraz, to w przyszłości, jeśli tę drużynę da się zatrzymać. No nie, to jest wyjściowa, optymalna piątka Pelikanów z wchodzącym JJ Redickiem. To jest bardzo duża strata dla tego zespołu, dlatego że oni minionego lata chcieli wyjść za górkę trochę, wyjść z tego grona drużyn, które wchodzą tylko do playoffów i ewentualnie wchodzą do drugiej rundy i potem nic. Oni zainwestowali dużo pieniędzy, chcieli znaleźć się w gronie drużyn walczących o tytuł. Ściągnęli Bogdanowicza za całkiem duże pieniądze, sprowadzili do siebie Conleya i teraz tak, Bogdanowicz nie gra, Conley gra dosyć słabo jak na pieniądze, które zarabia, jak na oczekiwania, które były wobec niego. Też mamy dwóch ozdrowieńców i to odkładając żarty na bok, nie wiadomo jak oni zagrają, bo nawet jeżeli ich wydolność spadnie o tych kilka procent, to dla przeciętnego człowieka to nic nie zmienia, a dla zawodowego sportowca, jeżeli jesteś koszykarzem na 25 punktów, a nagle stajesz się koszykarzem na 19 punktów, to z elity ligi stajesz się przeciętnym zawodnikiem, z dwóch liderów, którzy byli chorzy. No zgadzam się, tak jak powiedziałem w pierwszym wejściu, ja ostrzyłem sobie zęby na Zajona, żeby zobaczyć jak wyzdrowieje, jak wejdzie w formę, taką formę, nie tylko formę, żeby być na boisku, ale w taką konkretną formę NBA i te pierwsze akcje pokazują, że jest głodny grania, że jest silny, że dominuje nad wszystkimi i on ma 9 punktów, chyba tylko 6 minut zagrał. Ingram też się podoba i ogólnie ten mecz jest... Jeśli ludzie spodziewali się czegoś wyjątkowego, to być może się zawiedli, ale my raczej spodziewaliśmy się, że ten mecz tak będzie wyglądał, bo chyba tak musiał wyglądać po takiej długiej przerwie. Sporo niecelnych rzutów, sporo niedokładnych podań, ale cieszmy się, że NBA wróciła. No ta relacja między Gobertem a Mitchellem, ona nie jest prosta i w zasadzie ten koronawirus, on tylko rzucił światło na to, że ta relacja nie była prosta i o tym się nie mówiło głośno, ale o tym się mówiło w Utah, że to może być problem, że to może być coś, co sprawi, że któryś z nich będzie musiał opuścić ten klub. A twoim zdaniem kto to powinien być? Przepraszam bardzo, bo o tym też się dużo dyskutowało. Kto byłby w stanie dać więcej?
kto miałby odejść, żeby Utah była lepsza. Wiesz co, tak w dalszej perspektywie ja bym się zastanawiał, czy Mitchell jest tym, na którym można by było jechać i spróbować zdobyć tytuł, bo jak to się mówi, centymetrów się nie nauczysz. Gobert przynosi do gry swoje ciało, swój pakiet umiejętności, szczególnie w defensywie. A jeżeli Utahrze chcą zaufać Mitchellowi, chcą dać mu duży kontrakt, być może to zrobią, to nie wiadomo, czy jego kariera, jego gra pójdzie w stronę Dwayna Wade'a, czy pójdzie po prostu w stronę jednego z wielu koszykarzy, jacy byli w NBA. No dziwi nas to i to bardzo. 13 punktów w 15 minut. Nie odnotowaliśmy jakiejś takiej sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że doznał kontuzji, czy gdzieś źle stanął, czy to była decyzja trenera. Pewnie informacje będą spływać do nas w najbliższych godzinach i to też nie w kontekście tego meczu, nawet nie w kontekście tego sezonu, tylko całej kariery Zajona, no bo to jest fenomen, jeśli chodzi o swoją fizyczność. 2 metry, niecałe 2 metry, 130 kg wagi takiego sportowca w NBA, takiego koszykarza. Chyba wcześniej w historii nie było i ludzie twierdzą, niektórzy twierdzą, że to się kiedyś musi jakoś źle skończyć, że te stawy, te mięśnie w końcu nie wytrzymają i no miejmy nadzieję, że to była jakaś taktyczna zagrywka, że Zion nie był do końca gotowy niż to, że to coś związanego z jego zdrowiem. No ciężko powiedzieć, co tam Alvin Gentry rozrysował swoim zawodnikom, co było ich pierwszym planem, co było ich drugim planem. Ostatecznie Ingram dostał piłkę, więc od strony taktycznej chyba nie było aż tak źle. Tam wychodził JJ Redick naprzeciwko kosza. Być może on miał dostać piłkę, no ale pozycja była dobra, rzut też był dobry, minimalnie nietrafiony. Zdarza się. Ja mam takie wrażenie, bo to już jest kolejny mecz Lakers-Clippers, że żadna ze stron jeszcze nie chce pokazać wszystkiego, co ma, wszystkich kart odkryć, bo być może, prawdopodobnie droga do finałów będzie przebiegać, no nie przez Los Angeles, tylko przez Orlando, ale być może te dwie drużyny się spotkają w finałach konferencji i jak tak patrzy już kolejny, czwarty czy trzeci raz, czwarty chyba w tym sezonie na match-up tych obu drużyn, to wydaje się, że obaj trenerzy i też może zawodnicy próbują zostawić wszystko na być może na Game 7 ewentualne. No mnie bardzo cieszy tak po ludzku, że Dion Waiters wrócił do ligi, bo pamiętamy wszyscy na początku sezonu miał różne perypetie z Miami. Były poważne rzeczy i w zasadzie można by powiedzieć, chociaż on jest związany kontraktem, ale można powiedzieć, że był trochę jedną nogą poza ligą. Lakers wyciągnęli do niego rękę i okazuje się, że być może będą mieli z niego pożytek. Teraz i w playoffach. Tak, ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. W sztabie trenerskim Lakers pracuje Phil Handy. To jest świetnej klasy trener od wyszkolenia indywidualnego i tutaj możemy zobaczyć próbkę tego, co pokazuje, co uczy Phil Handy. Tam Anthony Davis miał okazję pójść do linii, później otwiera sobie drogę do wejścia pod kosz, ale też ostatecznie kończy akcję spinem i po drugiej stronie kosza. Tutaj o więcej szczegółów moglibyśmy Kaspra Lachowicza spytać. Tak, tutaj kolejna rzecz. To są takie drobne rzeczy, które raz na jakiś czas widać u zawodników Lakers. Widać pracę Phila Handy'ego. To jest świetnej klasy fachowiec od wyszkolenia indywidualnego. I tutaj wysokich zawodników mamy Anthony Davis i JaVale McGee. Robią rzeczy, które w zasadzie robią obrońcy. Szczególnie Anthony Davis, wysoki zawodnik, który potrafi mijać, kozłować. Tak, szkoda, że nie mieliśmy kilka sekund więcej, bo tam Anthony Davis wykonał taką... To jest świetna sekwencja, świetnie to się ogląda. Mógł pójść do linii. Mógł pójść do środka, ostatecznie wykonał spin, minął swojego obrońcę i skończył akcję rewersową, jak to się mówi w żargonie koszykarskim. To nie jest codzienna akcja u tak wysokiego zawodnika. O, mamy zawodnika. Raz jeszcze. No właśnie, możemy to zobaczyć. Tak, i to podanie LeBrona już z własnej połowy. Tak, tutaj ma okazję, żeby wejść do kosza, sugeruje nawet lewą nogą, że to zrobi. Później otwiera mu się pole, żeby wejść do środka. Czyta ustawienie obrońcy, wykonuje tak zwany spin. I kończy akcję tyłem do kosza. To jest właściwie, można powiedzieć, firmowe zagranie Phila Handy'ego. On uczy swoich zawodników tego typu zagrań. Kilka sekwencji w jednym zagraniu. No, Paul George jest jeden z tych niewielu elitarnych zawodników, który jest tak zwanym zawodnikiem two-way, bo zazwyczaj two-way dla ludzi, którzy nie wiedzą do końca, co chodzi. To jest zawodnik, który potrafi i atakować, i bronić. I to nie jest reguła wśród elitarnych zawodników poziomu All-Star, bo zazwyczaj zawodnicy two-way to są zawodnicy, którzy potrafią harować w obronie, coś tam rzucają, ale gracz tego poziomu, który jest plusowy na obu końcach parkietu, to nie aż tak często się zdarza, bo zazwyczaj gwiazdy, szczególnie w dzisiejszej koszykówce, starają się gdzieś tam odpoczywać, chować się w obronie.
Mówisz na własne życzenie, to tak trochę bez szacunku. Przepraszam, że tak mówię, ale to zawsze jak się mówi, że ktoś coś na własne życzenie zrobił, trochę bez szacunku dla tej drużyny, która coś zrobiła. No była szansa Clippers, Lakers dobrze bronili. Tam Paul George reklamował, że był faulowany, czy był, ciężko powiedzieć. Była twarda obrona, Lakers obronili rzut, wygrali mecz.